Witam na makiecie Koleja Szazero American Train. Chciałbym dzisiaj pokazać działanie sprzęgu samoczynnego amerykańskiego, czyli tak zwanego Jamesa, który jest stosowany na kolejach USA. Chciałbym pokazać, jak sprzęgam skład i pociągi. Zrobię to wszystko za pomocą lokomotywy i opiszę cały proces sprzęgania. No to zaczynamy. Lokomotywa sobie podjeżdża. W tym momencie jest to parowóz 282 typu Mikado. Sprzęg samoczynny. O, zabrakło napięcia. Sprzęgnięte. Teraz sprzęgamy drugi wagon. Podjeżdżamy. I sprzęgnięte. Proszę bardzo. Trzeci wagon. I sprzęgnięte. Oraz czwarty, ostatni. I sprzęgnięte. Teraz chciałbym wytłumaczyć, jak to wszystko działa. Ten sprzęg działa w ten sposób, że tutaj jest magnesik i sprężynka. I jeśli wagon dojeżdża wraz ze składem do wagonu, ten sprzęg na siebie napiera i narzuca na siebie, a cała sprężynka oraz magnesik trzyma już w pozycji zapiętej, sprzęgniętej. Tak pracuje sprzęg podczas cofania. A tak jest wyluzowany. Teraz skład rusza. Sprzęg typu samoczynnego stosowany na kolejach amerykańskich moim zdaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest to sprzęg, który ma zarówno działa na siły ściskające podczas cofania taboru, jak i rozciągające podczas ruszania i jazdy. Jest to sprzęg automatyczny, samoczynny Jamesa, który został wymyślony pod koniec XIX wieku i jest do dzisiaj stosowany na kolejach amerykańskich, tak jak na przykład w Kanadzie, Meksyku, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, Nowej Zelandii. Jest to sprzęg samoczynny, który ma lepsze rozwiązanie techniczne niż sprzęg śrubowy stosowany na kolejach europejskich. Aczkolwiek na kolejach całego świata są różne rodzaje sprzęgów, najczęściej są samoczynne, tak jak tutaj w Stanach Zjednoczonych, lub innego rodzaju, oraz sprzęgi mechaniczne, czyli śrubowe, takie jak stosowane w Polsce. Dzisiaj wieczorem będzie też coś nagrane.